Nie żyje Teresa Żylizgara. Była legendą polskiej sceny. Teresa Żylizgara nie żyje. Legenda polskiej opery miała 91 lat. W wieku 91 lat zmarła Teresa Żylizgara, wybitna śpiewaczka operowa, obdarzona sopranem. O śmierci gwiazdy światowych scen poinformował Teatr Wielki Opera Narodowa. Z wielkim smutkiem przyjęliśmy właśnie wiadomość o śmierci Teresy Żylizgary. Żegnaj, maestra. Jej niezrównany sopran liryczny o urzekającej barwie oraz dramatycznych możliwościach zachwycał zarówno słuchaczy sal koncertowych, jak i publiczność teatrów operowych całego świata, Nowego Jorku, Paryża, Monachium, Londynu, Mediolanu. Jeszcze niedawno na naszej scenie świętowaliśmy benefis najsłynniejszej polskiej sopranistki, wspominając jej kreację, świętując wielką osobowość sceniczną. Odeszła artystka o nieprzeciętnym talencie, charyzmie, energii. Wspomnienie jej głosu zostanie z nami na zawsze, napisano na stronie internetowej Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Przez kilkanaście sezonów sopranistka pracowała w Metropolitan Opera w Nowym Jorku, występowała z takimi sławami, jak Luciano Pavarotti, Herbert von Karajan, Jose Carreras. Teresa Żylizgara urodziła się 23 stycznia 1930 rok w Landwerowie koło Wilna. Po II wojnie światowej z rodziną przeniosła się do Łodzi, gdzie uczyła się śpiewu. W 1953 rok zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie młodych wokalistów w Warszawie. W 1956 rok zadebiutowała w Operze Krakowskiej w tytułowej roli w Halce Stanisława Moniuszki. W 1960 rok otrzymała 3 nagrody na międzynarodowym konkursie muzycznym w Monachium. Przełomem w jej karierze były występy w Paryżu w 1966 oraz na festiwalu mozartowskim w Salzburgu 2 lata później. W 1968 rok występowała w londyńskiej Covent Garden, w 1969 została zaangażowana do Metropolitan Opera w Nowym Jorku, a w 1976 do La Scali w Mediolanie. Od 1980 rok mieszkała w Monako.